Dobry wieczór, najmilsi. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną, chociaż was nie widzę, to mogę sobie wyobrazić. A jeśli chodzi o samą powieść Reymonta, to ja na ten temat nagrałam bardzo dużo lekcji w ciągu ostatnich 5 lat. Szczególnie jestem dumna z lekcji, jeśli się nie mylę, to był rok 2017 albo nawet i 16, którą nagrywałam w Muzeum Lubelskim w Skansenie. Pozwolono mi wtedy wyjątkowo wejść do wnętrza zabytkowej chaty i tam we wnętrzu tej zabytkowej chaty nagrać tę lekcję. Dlaczego jestem z tego taka dumna? No bo generalnie nikomu nie pozwala się tam wchodzić, bo eksponaty są niezwykle cenne i nie ma nawet możliwości, żeby je zobaczyć z bliska, a ja po prostu w tym wnętrzu byłam. Nie dotykałam oczywiście z szacunku dla tych przedmiotów, ale poczułam się wtedy tak, jakbym rzeczywiście była mieszkanką tamtej chaty, tamtych okolic właśnie pod koniec XIX wieku, na początku XX, bo mniej więcej historia, która ma miejsce w Chłopach, chociaż czas w sensie roku nie jest w tej powieści w ogóle określony, i ja dzisiaj powiem dlaczego, to wiemy na pewno, że jest to taka końcówka wieku XIX. Są pewne takie symptomatyczne informacje, które mogą nas naprowadzać na to, ale moi drodzy, trzeba być bardzo uważnym i śledzić wszystko to, co jest w treści powieści umieszczone. Na początek jednak powiem wam, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chłopi? Dlaczego omawiacie chłopów? I dlaczego omawiacie tylko pierwszy tom, podczas kiedy ja, będąc jeszcze uczennicą szkoły średniej, omawiałam wszystkie 4? W moim mniemaniu Chłopi to jest dzieło, którego nie można w żaden sposób przeoczyć. Jest ku temu kilka powodów. Oczywiście o tym, że Reymont otrzymał Nagrodę Nobla, to już wiecie. Wydaje mi się, że warto poznać takie szczytowe osiągnięcie jakiegoś wybitnego twórcy, które pozostawiło po sobie trwały ślad w kulturze. Reymont postarał się też niezwykle, proszę Państwa, bo wbrew pozorom opisywane tam problemy mają charakter uniwersalny. Krótko mówiąc, przedstawione tam problemy nie tylko mogłyby się wydarzyć w jakiejkolwiek wsi, w jakiejkolwiek gromadzie wiejskiej, gdziekolwiek na tej planecie, ale szczerze mówiąc, przedstawione tam problemy w pewien sposób często bywają analogiczne nawet do tego, co dzisiaj, o czym dzisiaj czytamy, co dzisiaj niektórzy przeżywają. Te problemy są uniwersalne. No i oczywiście jeszcze jest trzeci powód. Takim najważniejszym zawsze dziełem w kulturze danego narodu jest dzieło określane mianem epopei. I chociaż Chłopi nie przypominają w sensie zapisu pana Tadeusza, o którym na pewno wiecie, że to epopeja, to mówimy wówczas o tym dziele, że jest to epopeja chłopska. A teraz spróbuję to przełożyć na taki język współcześniejszy, jeżeli mogę to tak określić, bo niektórzy nie wiedzą, o co w tych chłopach chodzi. I tak się zastanawiam, z czego wynika ta wasza niewiedza, o co w tym wszystkim chodzi. Na początek zacznę od rzeczy bardzo prozaicznej. Każdy ma jakąś rodzinę. I w każdej rodzinie są ci, którzy wiodą prym, są głową takiej rodziny, są kimś znaczącym. Każda rodzina ma też swoje jakieś takie wewnętrzne spory, jakieś nieporozumienia. No nie oszukujmy się, bo nie ma rodzin idealnych. I teraz, moi drodzy, mając to w pamięci, wyobraźcie sobie tę rodzinę, która pojawia nam się w pierwszym tomie Chłopów, nie jedyna zresztą, ale taka najbardziej wyrazista. To jest rodzina najbogatszego we wsi gospodarza, Macieja Boryny. Maciej Boryna to już mężczyzna bardzo dojrzały. On się zbliża do 60, ale nadal jest krzepki i bardzo pracowity. I ten mężczyzna ma wyjątkowo dużo ziemi. Dlaczego ta ziemia w Chłopach jest tak bardzo ważna? Z tego samego powodu, dla którego dla nas ważne są pieniądze. Brak pieniędzy w dzisiejszych czasach oznacza, proszę Państwa, nie tylko zmianę statusu społecznego, ale niemożność jakby normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ziemia dla chłopów jest po pierwsze źródłem utrzymania, ale jest też dla nich czymś, co my traktujemy jako przeznaczenie.
Oni sobie nie wyobrażają swojej roli inaczej. Każdy, kto nie szanuje tej ziemi, w tej gromadzie nie jest mile widziany. To jest sfera sakrum, to jest świętość. Tę świętość trzeba szanować i z pokolenia na pokolenie o tę ziemię dbać. A w zależności od tego, kto ile tej ziemi posiada, ten w tej gromadzie chłopskiej liczy się najbardziej. Do tego stopnia, że Maciej Boryna, który nie pełni żadnej oficjalnej funkcji sołtysa na przykład w tej wsi, czy wójta, jest mężczyzną, z którym ludzie liczą się najbardziej. Być może też dlatego, że ma wyjątkowo taki, powiedziałabym, twardy charakter, nikogo się nie boi i nie wydaje mu się to szczególnie trudne, żeby wyrażać własne zdanie. Jest też szczególnie surowy i wymagający wobec własnych dzieci, które kocha taką znamienną miłością, powiedziałabym twardą miłością, ale jednak troszczy się o nie na swój czasami bardzo skomplikowany sposób i od tych dzieci także bardzo dużo wymaga. Jego dzieci, o ile nie mówimy tutaj o grzeli będącym akurat poza domem, to dzieci, które muszą pracować przy gospodarstwie. Tutaj nic nie ma za darmo. Ale to też jest pewna reguła, która rządzi tą gromadą. Tak jak powiedziałam, ziemia jest świętością, sferą sakrum. Nie ma takiej możliwości, żeby uciec przed pracą na roli. I teraz, moi drodzy, Maciej Boryna ma tych dzieci, uwaga, ile? Czworo, przynajmniej oficjalnie. Ma syna Antka, syna Grzele, który prawdopodobnie jest gdzieś w wojsku. Córkę swoją wydał za kowala, Magdę. No i ma jeszcze małą 10-letnią Józkę. I jeszcze w tym tomie macie taką informację, że Boryna będzie się, zasadniczo sądzi się ze swoją dawną taką, można powiedzieć, pomocnicą w gospodarstwie z Ewką o ojcostwo jej dziecka, chociaż Boryna uważa, że nie. No bo tutaj w grę wchodzą zapewne pieniądze, tak? Boryna twardo sądzi się, nie chcąc tego ojcostwa przyznać. I teraz, moi drodzy, Boryna już miał małżonki, ale istnieje na tej wsi zwyczaj, który jest bardzo trudny do pojęcia nam współczesnym, bo dzisiaj, proszę Państwa, każda starsza osoba, która już nie jest w stanie pracować, no to przychodzi na emeryturę i jest utrzymywana z naszych podatków, prawda? Natomiast w tamtych czasach każda starsza osoba, która we wsi Lipce nie nadawała się już do pracy, musiała tę ziemię przepisać na swoje dzieci. I oczywiście te dzieci miały je gwarantować jakieś przebywanie w dobrych warunkach. Ale bardzo często kończyło się tak, że zyski z tej ziemi, z tej gospodarki, no były niewystarczające do pokrycia kosztów utrzymania takiej osoby starszej. No i jeżeli dotyczyło to rodziny niezbyt zamożnej, to bardzo często taka starsza osoba była traktowana okrutnie i musiała iść żebrać. To widmo ma piękną nazwę, to jest tak zwany wycuk, czyli właśnie to odstąpienie ziemi dzieciom w zamian za to możliwość utrzymania. Wycuk, który tak naprawdę sprawia, że człowiek starszy jest na łasce swoich dzieci. No a dzieci, jak to dzieci? Muszą najpierw dbać o swoją rodzinę, o swoje własne dzieci. Dopiero później myśli się o tych staruszkach. A jeżeli oni są już na tyle schorowani, że żadnej nie ma z nich pomocy w gospodarstwie, no to niestety często kończy się to pójściem na żebry. No i nasz Maciej Boryna się strasznie tego boi, bo on się jeszcze czuje na siłach, żeby to gospodarstwo prowadzić, a tutaj już dzieci zaczynają upominać się o swój kawałek ziemi. Dlaczego, moi drodzy? Bo ziemia oznacza niezależność. Dzieci chcą być niezależne, nie chcą być na łasce swojego surowego ojca. W szczególności tutaj się wyróżnia jego syn, Antek, który ma już własną rodzinę, własne dzieci. I teraz, moi drodzy, Boryna wpada na doskonały pomysł, zresztą nie sam, tutaj pomagają mu, prawda, inni, mianowicie ponowny ożenek. To będzie gwarancja tego, że on jeszcze jest gospodarzem sprawnym, że jeszcze jest mężczyzną w pełni sił, no i nikt tutaj nie może mu tego zabronić. Ziemia przecież należy do niego, nie musi się w żaden sposób poddawać jakiejś presji. Pada na 19-letnią Jagusię. Jagna jest córką Dominikowej
I jest to dziewczyna, która uchodzi za wyjątkowo piękną, pożądaną przez wielu mężczyzn we wsi. Jest też dziewczyną, która jest wyjątkowo, powiedziałabym, posłuszna własnej matce. Kiedy Dominikowa, wracając z jarmarku, dogaduje się z Boryną w tej kwestii, oczywiście ta rozmowa ma taki charakter wyjątkowo, powiedziałabym, negocjacji handlowych. No bo Dominikowa nie zamierza oddać córki za darmo, tylko negocjuje twardo warunki pójścia dziewczyny za mąż i przepisanie jej sporej połaci ziemi, żeby miała ją na własność, na wypadek, gdyby Boryny zabrakło. I tu, proszę Państwa, Boryna, oczywiście zafascynowany młodziutką dziewczyną, ja przypominam, zobaczcie, jaka jest różnica wieku, 58 lat, 19, decyduje się na ten zapis. To jest aż 6 morgów ziemi. W każdym razie próbowałam sobie wyobrazić, jak bardzo dużo jest to ziemi, którą dostała Jagusia w takim prezencie ślubnym. No i nic dziwnego, że akurat ten zapis wywołuje w dzieciach Boryny taki ogromny, powiedziałabym, no zryw, prawda? I spróbujcie sobie to teraz wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Wiem, że ja nie oglądam telewizji, to od razu się przyznaję. Ale wiem, że są takie różne dziwne seriale. Tam, prawda, często dochodzi do takiej wielkiej awantury, prawda, z krzykiem, jakimś nawet pobiciem, ze wszystkim właśnie dlatego, że rodziny między sobą nie mogą dojść do zgody. I tu rzeczywiście jest taka bardzo wymowna scena w tej pierwszej części powieści, kiedy dzieci, dowiedziawszy się o tym zapisie, przychodzą do Boryny. Pamiętajcie, że wtedy to nie było tak jak teraz, że zapowiedzi, nie wiem, ślub za pół roku, a w ogóle wesele to za 2 lata, prawda, bo trzeba czekać. No, że teraz to wesel chyba nie ma. W każdym razie tam po prostu była szybka sprawa. Zmówili się, Boryna wysyła swatów, prawda, Dominikowa przy tych swatach udaje, że a, oczywiście o niczym nie wie, a Jagusia tak, zgadza się, rzecz jasna, ale wiadomo, że już wcześniej, prawda, spodziewały się takiej wizyty. Jagusia oczywiście matce powiedziała tak, nie było z jej strony żadnego sprzeciwu. Nie miała w ogóle woli w tym względzie. Przychodzą dzieci do tego Boryny, no i chcą, żeby jednak ten zapis cofnął, bo to do tego ślubu już jest tam niewiele, prawda, bodajże tydzień, to się bardzo szybko dzieje i może sobie brać ślub, może sobie brać żonę, nie ma problemu, nawet młodszą niż oni są, bo przecież Jagusia, tak jak mówiłam, to w zasadzie dziewczyna w wieku naszych maturzystów. Tylko niech odda ten zapis, bo przecież im po matce, zmarłej matce należy się ziemia. A Boryna w dosyć, powiedziałabym, czasami nawet grubiański sposób, ale nie mówiąc już wulgarny, te pretensje dzieci zbywa okrutnymi słowami, nic sobie nie robiąc z ich pretensji i odmawiając im tego zapisu. Kończy się to szarpaniną i pobiciem się z synem Antkiem, nawet do krwi. A ostatecznie Antek, Hanka, jego żona i ich dzieci, którzy mieszkali w tej chacie Boryny, zostają wygnani i muszą wrócić do Byliców, do ojca Hanki, no bo nie mają prawa nawet uczestniczyć w tym weselu później, tak? Sprzeciwili się ojcu i koniec. No to pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja powiedziałam, że Boryna na swój sposób jest ojcem troskliwym i takim surowym. No i właśnie tu jest ten problem, z którym ja się mierzę od lat jako nauczyciel. Czytacie jeden tom, a tak naprawdę my, nauczyciele, musimy Wam dopowiadać bardzo dużo szczegółów z pozostałych tomów, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nic nie zrozumiecie czasami. Boryna w późniejszym czasie, w późniejszym tomie, bierze udział wraz z synem w walce przeciwko walce tam o las i zostaje bardzo ciężko ranny w głowę, natomiast syn staje w jego obronie. Kiedy syn trafia do więzienia, do aresztu, to Boryna robi wszystko, nie szczędzi środków, żeby temu synowi pomóc się wydostać. Nie szanuje swojej synowej, nie dlatego, że jest złym człowiekiem, bo Hanka akurat jest bardzo dobrym człowiekiem, tylko że jest płaczliwa, taka niezaradna. W momencie, kiedy Hanka przejmuje gospodarstwo, przejmuje tę rolę osoby, która w tym gospodarstwie zarządza, Boryna zaczyna ją szanować, tym bardziej, że Hanka, tak przez niego wcześniej poniżana, opiekuje się nim w momencie choroby, a nie jego żona. Chociaż Boryna, przyznam szczerze, jest porywczy, bo kiedy przyłapał swoją żonę Jagusię z Antkiem, prawda, na takim spotkaniu, które nie powinno się odbyć,
to chciał podpalić stóg siana, w którym się ukryli. No to jest bardzo, powiedziałabym, taka sytuacja trudna do zrozumienia. No wydaje się, że to ojciec tyran, ojciec psychopata, a tymczasem, no proszę Państwa, to jest końcówka XIX wieku. To są zupełnie inne obyczaje i zupełnie inne relacje. W tej rodzinie ojciec jest głową. Od niego wszystko zależy, każda decyzja, wszyscy muszą się mu podporządkować. W momencie, kiedy Boryny zabraknie, tę rolę przejmie Antek. I teraz, moi drodzy, wracając do tej naszej epopei chłopskiej, chciałabym zauważyć, że co tak naprawdę nauczyciele uczą Was na lekcji? Po pierwsze, pokazujemy Wam wartość tej powieści jako powieści młodopolskiej, bo to jest powieść okresu młodopolskiego, ona jest specyficznie napisana. Po pierwsze, nie ma tam jednego narratora. Jest narrator w trzech odsłonach. Mamy takiego młodopolskiego stylizatora, czyli na przykład w opisach na początku rozdziałów przyrody. To jest przepiękna, taka pełna impresjonizmu młodopolska stylizacja. Mamy takiego wiejskiego gawędziarza, gadułę, który tą gwarą opowiada właśnie różnego rodzaju wydarzenia czy jakieś refleksje. No i mamy takiego narratora, realistycznego obserwatora, który pięknie nam przedstawia bardzo wyraziste szczegóły, zwłaszcza takie, które dotyczyły obyczajów. No i te obyczaje, proszę Państwa, w chłopach, to jest też bardzo ciekawa część tej powieści i tak jak mówię, do dziś żałuję, że omawiamy pierwszy tom, bo gdyby tak zebrać te obyczaje ze wszystkich czterech tomów, to mielibyście naprawdę bardzo bogaty katalog tych obyczajów naszych, takich powiedziałabym, polskich, które już wymarły, już ich nie ma, a w moim odczuciu były naprawdę wyjątkowo ciekawe, kolorowe, barwne, mimo że ci ludzie nie dysponowali żadnym internetem, ani taką jakąś inną rozrywką, to zawsze niedziela była tym dniem, w którym nie pracowali, tylko oczywiście wspólnie spożywali posiłek, obowiązkowo szli na mszę do kościoła i mieli też taki czas, żeby spotykać się, rozmawiać, wspólnie sobie coś opowiadać. Mieli ten czas, żeby być tą gromadą. No i ta gromada, proszę Państwa, w chłopach jest też niezwykle ciekawym zjawiskiem. Oni się wewnątrz będą kłócić, oni się wewnątrz będą tam nawzajem szarpać, oni sobie będą tam dogryzać. Ale kiedy ktoś chce zaszkodzić gromadzie z zewnątrz, to gromada jest takim, powiedziałabym, zbitym, przepraszam za określenie, stadem. Oni nie pozwalają nikomu przeniknąć tej granicy i zawsze gromada będzie stała za swoimi. To się nigdy nie stanie tak, że gromada swoich będzie pogrążać. Oni są bardzo solidarni. Czyli tak jak mówię, kłócą się między sobą, ale gromada wiejska jest nieprzeniknioną enklawą dla ludzi z zewnątrz. No oczywiście niektóre zwyczaje czy zasady postępowania były bardzo okrutne. O tym, że Jagusia, która była wyjątkową dziewczyną w tej gromadzie, bo jej w ogóle nie zależało na posiadaniu ziemi, ona miała takie artystyczne uzdolnienia, ona bardzo przeżywała muzykę w kościele. W czasie Wielkanocy robiła przepiękne pisanki, kraszanki, ozdoby. Ona tak naprawdę, gdyby urodziła się w mieście i miała szansę, to byłaby na pewno jedną z takich wielkich, wspaniałych artystek, ale nie miała. No i kiedy ostatecznie ulegała wielu mężczyznom, bo chyba nie wydaje mi się, że ja bym mogła ją nazwać taką dziewczyną, która z wyrachowania uwodziła mężczyzn. Po prostu ona bardzo instynktownie do tego podchodziła. Byli tacy mężczyźni, którzy nawet się jej nie podobali, tak jak wójt, ale uległa im. I taka pierwsza, powiedziałabym, jej miłość, oczarowanie, czyli syn organisty, który miał być księdzem, miał się wybierać właśnie na księdza, Jasio, przeżywa taką pierwszą, powiedziałabym, miłość, która ma taki charakter mistyczny i właśnie wtedy niestety następuje jej żałosny koniec, bo no, kobiety we wsi decydują, że już dosyć tej dziewczyny, dosyć tej, która tam przewraca mężczyznom w głowach i zostaje wyrzucona ze wsi, wywieziona na takiej taczce gnoju, nieobroniona nawet przez Antka, a tego nie wspomniałam, że Antek Boryna to jest też jej kochanek. To też jest, proszę Państwa, skomplikowane, bo Antek Boryna jest jej tajemnym kochankiem i nagle się dowiaduje, że tatuś jego kochankę chce poślubić i ma ona być jego macochą. To też nie fajne. W każdym razie nawet Antek jej w tym momencie nie pomaga. Ale tak jak mówię, ona była odszczepieńcem. Być może gdyby miała inne podejście do posiadania ziemi, inne podejście do tego sakrum, jakim jest ziemia, być może ten los by jej nie spotkał, ale ona nie zgadzała się z tymi zasadami panującymi w gromadzie i nie pasowała do nich. No i moi drodzy, dlaczego to jest epopeja?
Po pierwsze, epos musi się wyróżniać tym, że jest to, w tym wypadku powieść, pokazująca bardzo bogatą panoramę życia jakiejś cząstki ważnej społeczności na tle przełomowych wydarzeń historycznych. I my tu tę panoramę bardzo bogatą mamy, bo tak jak powiedziałam, wieś Lipce, jak w Soczewce, skupia różnego rodzaju takie właśnie wiejskie obyczaje, tradycje, ale też uniwersalne problemy, które występują w tej gromadzie. No i te wydarzenia, które są istotne historycznie. No właśnie o tym tutaj jakby nie ma mowy w pierwszym tomie, ale proszę wziąć pod uwagę, że tam na przykład jest sprzeciw wobec zaborcy, sprzeciw dotyczący też szkół. No, jest to ten ważny moment, proszę Państwa, w dziejach historii Polski, ale no, w pierwszym tomie nie ma o tym wzmianki. Mamy też, powiedziałabym, taki bardzo bogaty przekrój przez tę społeczność, bo zobaczcie. Epopeja pokazuje też taki bogaty przekrój. Tak jak w Panu Tadeuszu mamy szlachtę taką, taką i taką, tak tutaj w Chłopach mamy bardzo zamożnych gospodarzy, bardzo bogatych, na przykład Macieja Borynę, młynarza, kowala, wójta, chłopów średnio zamożnych, na przykład Kłębów, na chłopów takich, powiedziałabym, małorolnych, czyli na przykład Byliców. I mamy też takich biednych komorników, tutaj Augustynka czy Agata. No i na koniec tacy, którzy nic już nie mają, tylko służą u innych chłopów. No i tu na przykład Kuba Socha. Mamy też ten element historyczny, bo tutaj element dotyczący walki w powstaniu styczniowym. Kuba Socha jest przecież byłym powstańcem styczniowym. O tym się mówi językiem ezopowym. Dlaczego? No z uwagi na wydanie tej książki. W tamtych czasach pod zaborem rosyjskim nie wolno było wprost napisać, że bohater to powstanie styczniowy. Tylko trzeba było dawać takie konkretne aluzje, że czytający domyślali się, że chodzi o powstanie, ale cenzura nie mogła się do tego w żaden sposób przyczepić. Więc z tych właśnie aluzji Reymonta wiemy, że mamy do czynienia z powstańcem byłym. I moi drodzy, epopeja to też taki bogaty przegląd różnego rodzaju opisów, które opóźniają rozwój akcji. I tu macie właśnie opisane obrzędy, na przykład obrzędy związane z zaduszkami, obrzędy związane z zaślubinami, swaty, prawda, przeniesienie się do domu pana młodego, świętowanie, wesele. Macie opisane, no nawet zwykłe kiszenie kapusty, prawda? Czy też zwyczaj tego wspólnego spożywania posiłku, który zawsze rozpoczynał się wspólną modlitwą przy stole, zawsze zapraszano gości do stołu. I to wszystko, ten bardzo szczegółowy opis nawet tego, jak stroje wyglądały weselne, to jest takie też opóźnianie akcji, czyli ta retardacja. No i bardzo istotna kwestia, która dotyczy epopei, to, że nie mamy jednego głównego bohatera. Bohaterem jest gromada wiejska. Owszem, każdy z czterech tomów, czyli jesień, zima, wiosna, lato, ma takiego bohatera wiodącego. No akurat w tym tomie jesień to jest Maciej Boryna. Ale to nie jest jakby ten najważniejszy bohater, bo w każdym kolejnym tomie uwaga skupia się na kimś zupełnie innym. Na przykład w jednym z tomów na mojej ulubionej postaci z tej powieści, czyli właśnie Hance Borynowej. Ja bardzo Hankę lubiłam już od szkoły średniej. I moi drodzy, no to czyni między innymi oczywiście z tego dzieła taką wspaniałą powieść. Ja myślę, że ten największy problem, który Was dotyczy w przypadku chłopów, to jest ten problem zrozumienia, na czym polega mityzacja w tej powieści. No bo mityzacja to jest pojęcie trudne. Niby definicja jest łatwa. A więc mówi się o tym, że mityzacja jest takim zabiegiem, w którym kształtuje się rzeczywistość na wzór mitu. A mit, wiadomo, opowieść fantastyczna, w której występują postaci archetypiczne, herosi, ludzie o niezwykłych właściwościach. Ale też trzeba pamiętać, że w mityzacji działania bohaterów, to co się dzieje z nimi, jest wpisane w takie właśnie uniwersalne koło z przemian. Tak? I zobaczcie, co się dzieje w Chłopach. Oni się kierują tak, kalendarzem natury, tak? Czyli oni żyją wedle rytmu natury. Zima na przykład jest okresem odpoczynku, tak? Zawsze. Żyją wedle kalendarza świąt liturgicznych. Chłopi są bardzo przywiązani do obrządków. Zapytacie mnie, czy są szczególnie religijni. Powiedziałabym, że nie. Ale obrzędowość u nich jest bardzo, bardzo ważna.
O tym, że nie są szczególnie religijni w takim chrześcijańskim rozumieniu, no może świadczyć scena z innego tomu już jak po chrzcinach Hanka. No chrzciny to oczywiście chrześcijański zwyczaj. No, czyni takie, powiedziałabym, działania, które mają charakter pogański, żeby odstraszyć, prawda, jakieś choroby czy demony od dziecka. Czy chociażby to, co dzieje się w tomie Jesień. Zwróćcie uwagę na obchodzenie zaduszek, kiedy to oczywiście jest msza w kościele, przychodzi się na cmentarze, ale też mamy pewne takie zwyczaje, powiedziałabym, jeszcze pogańskie, takie związane ze świętem dziadów. Popatrzcie, a więc oni są do tych obrzędów wyjątkowo przywiązani, to jest część ich kultury. No i mamy jeszcze, proszę Państwa, taki uniwersalny kalendarz odwiecznych przemian, tak? Tak jak jest jesień, zima, wiosna, lato, tak chłopi są całkowicie pogodzeni z tym, że będąc częścią tego koła przemian, mają swój czas, jest śmierć i są narodziny. I to jest coś, co jest niezmienne odwiecznie. To jest takie uniwersalne i to jest pięknie przez Rejmonta pokazane. Wesele Boryny z jednej strony, a tymczasem tam dalej umiera Kuba Socha, który na skutek postrzału przez Gajowego w lesie, bo tam przecież nielegalnie polował, chciał sobie zarobić, tak bardzo boi się lekarza szpitala, że dokonuje sam amputacji swojej nogi postrzelonej, tej rany, i się wykrwawia i umiera. No to jest scena bardzo symboliczna, właśnie celująca w ten opis uniwersalnego koła życia i śmierci, tej przemiany ciągłej. Natomiast ta mityzacja, do której chciałabym nawiązać, ona bardzo często jest widoczna w różnego rodzaju scenach. Sama Jagusia często jest nazwana taką postacią niezwykłą, takim archetypem kobiety uwodzicielki, takiej femme fatale. Ale tutaj mi najbardziej przychodzi na myśl Boryna, zwłaszcza scena jego śmierci, która się niestety znajduje w innym tomie. Kiedy Boryna wychodzi w czasie tej swojej agonii na pole i ma wrażenie, że po prostu rozmawia już, prawda, że Bóg tutaj już go zaprasza i dokonuje takiego gestu siania ziarna, takiego gestu siewcy, co podkreśla jednocześnie jego związek z ziemią, z naturą, a z drugiej strony zobaczcie, jak nas pięknie odsyła do biblijnej przypowieści o siewcy. I to są właśnie te sceny, które wskazują na mityzację, czyli na pokazanie, że to, co się dzieje w tej wsi Lipce, ma uniwersalną wymowę, uniwersalny charakter. Jest wpisane w takie odwieczne koło przemian, w odwieczne koło egzystencji. Myślę, że z mojej strony to na razie tyle. Wiem, że może niektórzy z Was będą mieć niedosyt, ale zapewniam, więcej szczegółów, więcej informacji znajdziecie na pewno na moich filmach na kanale, bo ja o chłopach mówiłam bardzo dużo. Myślę, że jak wpiszecie wiedza z Wami, chłopi i tak dalej, to te filmy, te linki do tych filmów się wyświetlą. Także serdecznie zapraszam. Trzymajcie się zdrowo, nie dajcie się. Do zobaczenia.